Dzień dobry, nazywam się Marcin, to jest mój asystent Cedryk i będziemy dla Państwa tutaj dzisiaj przedstawiać zjawiska elektrokinetyczne komórek drożdży. W tym celu musimy sobie przygotować odpowiednie stanowisko i w tym stanowisku odpowiednie roztwory, w których te drożdże będą mogły się poruszać. Chodzi o to, żeby zmierzyć, ile volt mają komórki drożdży. W tym celu użyjemy zwykłych komórek drożdży. To są takie drożdże liofilizowane, które można kupić praktycznie w każdym sklepie spożywczym. Takie zwykłe drożdże. Drożdże będą rozpuszczone w odpowiednim roztworze. To tutaj mamy roztwór sacharozy. 8%. Drożdże lubią cukier jeść, więc tutaj będzie im dobrze w tym środowisku. Następnie, aby móc potem zmierzyć odpowiednie parametry elektryczne, musimy zapewnić tym drożdżom odpowiednie pH. I do tego służą nam takie dwa bufory, które po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach będą zapewniały stosowne pH. Te roztwory to jest po prostu kwas borowy, kwas cytrynowy i fosforan sodu. W odpowiednich proporcjach zmieszane dają nam stosowne pH, takie, które umożliwi nam później wyliczenie tego potencjału, które te drożdże posiadają. No dobrze, dodatkowo tutaj, Cedryk, pokaż tam do kamery, to jest taka specjalna komora, w której będziemy te drożdże obserwować. To jest takie zwykłe szkiełko, można powiedzieć, nakrywkowe, wzbogacone o dwie elektrody, które będziemy mogli później podłączyć do źródła napięcia, no i na tej podstawie wyliczyć, ile volt te drożdże mają. No to do dzieła. Myślę, że możemy przygotować stosowny preparat. Proszę bardzo, Cedryk, tutaj zostawiam Ci te elementy wszystkie. Przygotuj, najpierw zrób zawiesinę drożdży, czyli tutaj weźmiemy taką szalkę podobną, w której są drożdże, po prostu zrobimy w niej odpowiedni roztwór, dodając wszystkich elementów, o których powiedziałem, czyli najpierw sacharozę, potem odpowiednią ilość buforu, jeden i drugi. No i do tak przygotowanego roztworu możemy już wsypać trochę, niewielką ilość tych komórek drożdży. Następnie trzeba to wymieszać. Najlepiej takim kroplomierzem. Wygodnie to się miesza. Te komórki po prostu się rozpuszczają, zawieszają się w tym roztworze. No i teraz już możemy przejść do tego naszego szkiełka wzbogaconego o dwie elektrody i przygotować odpowiedni preparat. Tutaj Cedryk teraz kładzie tą zawiesinę drożdży na tym szkiełku. Teraz przykryję to odpowiednim szkiełkiem nakrywkowym. No i w zasadzie eksperyment jest przygotowany. Dobrze, teraz to trzeba oczywiście umieścić wszystko w mikroskopie, żeby ten obraz był widoczny dla człowieka również, ponieważ tutaj skala, z jaką mamy do czynienia, to jest rzędu dziesiątek mikrometrów. Tutaj już widzimy, że obraz się wyostrzył. No i teraz najważniejsza część, czyli podłączamy te drożdże, te elektrody, które były w tej komorze. Tu są końcówki tych elektrod połączone odpowiednim kablem. No i podłączamy je do źródła napięcia. Tutaj mamy zasilacz około 50 V, to jest dokładnie 52,2 V. Podłączamy je po prostu do takiego napięcia. To jest prąd stały. Po podłączeniu widzimy, że drożdże zaczynają się poruszać w jedną stronę. To oznacza tylko tyle, że mają jakiś potencjał. No i na podstawie teraz prędkości, jaką możemy zmierzyć na monitorze, czy tam w okularze mikroskopu, my możemy wyliczyć ich właśnie potencjał. Robi się to jeszcze w drugą stronę, mianowicie zmieniam bieguny. Chodzi o to, żeby wyeliminować błąd. Czyli my mierzymy prędkość drożdży, które poruszają się raz w jedną stronę, raz
w drugą stronę, wyciągając średnią prędkość. No i na tej podstawie możemy wyliczyć później, ile volt mają drożdże. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile naprawdę one mają, no to zapraszamy do nas na Wydział Nauk Przyrodniczych.